rezerwacji brak, bo biletów brak. Jak były bilety, okazało się, że stoliki pozajmowane. I tak nam Czesław umknął tym razem. Czyli są ludzie, którzy po prostu idą na koncert, żeby siąść przy stoliku i się bawić. To wieczór wieczorem, bardzo się cieszymy, że Państwo są tutaj. To jest czwartek, nie każdy chodzi w czwartek. Nagrałeś nową płytę? Tak. Księga Imigrantów. Tak. Wywołała ona bardzo duży szum, sporo kontrowersji, zwłaszcza utwór Nienawidzę Cię Polsko. Spodziewałeś się takiego odezwu? Nagrałem płytę, spodziewałem się odezwu. To co media piszą, albo tak jak ludzie reagują, to już nie wiem, tego się nie da kontrolować, więc czy to jest pudelek, czy to jest jakiś tytuł. Powiem szczerze, że po prostu naprawdę nie myślałem, że jest o to, czego się czepiać. Generalnie to jest płyta dla imigrantów, a chciałem, żeby Polacy też ją jakby tak postarali się zrozumieć. Jestem przekonany, że tą płytę, że ona będzie rosła, ona będzie żyła swoim życiem. Mi się zdaje, że w tej chwili są studenci młodzi, którzy mają 20-21 lat, którzy słuchałem piosenki Nienawidzę Cię Polsko albo Tango Magister w kraju Ważniaki, tutaj śmieć. No i są przekonani, że w tej chwili, że ich przyszłość jest w Polsce. A może okazać się tak, że za 5-6 lat wyjadą nie tylko dlatego, że może nie znajdą pracy, albo że Toruń jest za mały, albo to, że się zakochali po prostu w kimś za granicą, a może po prostu wyjadą, bo po prostu są głodni życia i wtedy ta płyta może się im przypomnie. Oni wyjadą, nam to się przyda, bo mniejsza będzie troska i bida. Co kto nie myśli, co kto nie powie. Treść tej piosenki, Nienawidzę Cię Polsko, jest głęboka. Jednak nie wszyscy, wydaje mi się, że potrafią zrozumieć te drugie dno, podwójne dno tej piosenki. Ale nie koncentrujmy się od tych, którzy coś nie rozumieją, albo są, wiesz, to koncentrujmy się od tych, co zrozumieli. A albo nie wkurza cię to na przykład? Ktoś potrafi ci napisać, jeżeli nienawidzisz Polski, to wypierdalaj. Ale mnie to w ogóle nie denerwuje, bo mnie denerwuje, jeżeli ktoś pisze, że to, o czym śpiewasz, jest nieprawdą, a to nie jest to samo. Dostaję mnóstwo maili o tym. W ogóle po tej płycie, która jest może najtrudniejsza ze wszystkich, to nie dostałem tyle cudownych maili od Polonii, z całego świata. Naprawdę z całego świata, bo Polacy są wszędzie. Ta płyta pierwsza jest bardzo generalizująca. Że, z całym szacunkiem, jeżeli ktoś kocha Polskę, to ja. Jeżeli ktoś kocha Polonię, to ja. Byłem sam emigrantem, jestem. Może jestem emigrantem w Polsce, może jestem reemigrantem. Więc cudownie się skoncentrować na tych, którzy rozumieją. Wydałeś właśnie płytę Księgę Imigrantów, to jest pierwszy tom. Ma być cała trylogia, tak? Co tak jest tam. Mniej więcej znajdować? Już masz jakąś koncepcję na te dalsze płyty? Tak, generalnie plan był taki, żeby zgeneralizować, potem się spytać ludzi. Więc będziemy szukać i szukamy teraz przez różne portale historii różnych Polaków, które mają być śmieszne, fajne. Muzycznie to będzie awangarda, to jest komercyjne samobójstwo, a trzecia płyta będzie po prostu orkiestra symfoniczna razem z moim zespołem i to będzie spowiedź emigranta, czyli to będzie mojego. Ja opowiem, ja mam fajne historie do powiedzenia. Ale to tylko jest takie, to już takie do mojego grona, ale to jest taka spowiedź. A opowiesz jakąś historię? Na pewno nie. Więcej? Nie, nie dowiemy się. Nie, ale jeżeli, tak? Opowiem tak, że jak się ma 21 lat i się ma kolegów, którzy uwielbiają chodzić do klubów gejowskich, to nagle zaczynasz chodzić tam do klubów gejowskich, nawet czasami bez kolegów, dlatego że w klubie gejowskim na godzinie 4 nad ranem jest najlepsze miejsce do poderwania hetero dziewczyny. W godzinie 12, pierwszej wszystkie dziewczyny uciekają z swoimi kolegami. Weź mnie stąd, typ, oni się patrzą na mnie, podrywają mnie te. Że ona wchodzi, to wiesz, ona jest na imprezie, o pierwszej z swoimi kolegami. Imprezuje, ale nagle wiesz, o godzinie 3, 4, samotność, alkohol, wszystko inne powoduje, że nagle szuka się potencjalnego partnera. I no wiesz, no ja tu jestem, a ty, no, to też przyjaciół mi, ale, no bo ja nie, ty też nie? A ty też nie jesteś, a.
A ty też chyba. W jednym z wywiadów powiedziałeś, cytuję cię, emigrant nie wróci, bo powrót do Polski byłby porażką i nie byłoby do czego wracać. Ty jednak wróciłeś. Ale moja sytuacja jest inna. Ja przyjechałem do Polski, nie chciałem Polskę odkrywać, ale mój plan był taki, żebym mieszkał w Danii trochę i mieszkał w Polsce. Nie mogłem się spodziewać, że płyta debiut trafi tak szeroko. Nie mogłem się spodziewać tego, że będę miał parcie na szkło, jak miałem kiedyś na Jasełkach, jak miałem 6 lat, 7. Ja byłem gwiazdą kościoła. Nie mogłem się spodziewać tego, że będę miał na chleb, bo nie każdemu jest łatwo w naszym kraju, wiesz, no, z całym szacunkiem. Gdybym nie trafił przez muzykę, to bym musiał no, kombinować inaczej. Może bym mieszkał w Polsce, ale może bym co 2 tygodnie przyjeżdżał do Danii na zmywak albo coś innego, żeby zarobić na chleb. A że mogę w tej chwili żyć z muzyki, że mam takie szczęście, że moi przyjaciele z Danii mogą przyjeżdżać i grać ze mną. Ale też mogę być bałwankiem Olafem, albo małym krasnoludkiem i robić dubbing, albo grać, nie wiem, robić muzykę do spektakli teatralnych, o których nikt nie wie, ale są gdzieś. Mogę się spełniać i jestem głodny na różnych płaszczyznach. Więc mam szczęście. I póki mogę robić to, co mam ochotę, to jestem szczęściarzem. Często czytasz komentarze na swój temat? W ogóle lubisz, jak ludzie, którzy cię nie znają, nigdy nie byli, powiedzmy, na twoim koncercie, a mogą sobie dzięki internetowi, wiesz, ocenić ciebie, twoją twórczość? Kiedyś może się przejmowałem, a teraz to, ja dalej czytam komentarze, ale teraz to jest siła. Bo to jest taka prawda, ja piszę, skomentuj mnie, a wiesz, że tobą rządzę. Rządzę tobą. I dystans, i hierarchia między nami będzie zawsze. Zawsze niestety. Przez to, że po prostu, że nie masz życia. Nie wiem, czy ty, ale ja po tym swoim życiu nigdy nie napisałem negatywnego komentarza. Ja nie mam czasu zapłacić rachunki w domu. Ale ludzie mają czas wsiąść i komentować negatywnie. Dlatego to jest siła i to tylko polecam. Bo jak poznasz swojego wroga, to możesz z nim iść w tango. Jedziemy do kościoła na kaczu, lecić dołam, pomodlić się za zgodę i spotkać się z narodem. Jak nazwać faceta, który spał, jak sam się chwali i mówi z liczbą kobiet od zaczynającej się nigdy, od liczby nigdy nie, 3-cyfrowej? Się nigdy nie... Znaczy wypowiadasz się swobodnie o tym, dużo osób raczej by, wiesz... To nie jest swobodnie, pytała się mnie dziennikarka w wywiadzie 2 lata przed programem telewizyjnym, to zostało wyciągnięte. Pytam się ciebie tak, mam 35 lat, straciłem dziewictwo i miałem 16. To jest 19 lat życia seksualnego aktywnego, tak? No. Powiedzmy, że jest 3-cyfrowa liczba, czyli to znaczy, że to jest. Albo 100, albo 999. To jest 100, to jest dokładnie 100. Dokładnie, nie więcej. To podziel to na 100 na 19. To jest około 5, max 6 partnerek rocznie. Czy myślisz, że to jest dużo? Jeżeli się było samotnym całe życie? Dla kobiet? Czy myślisz, że one tylko, wiesz, masz takie wzięcie, bo występujesz w telewizji? Jestem przekonany, że to jest tak samo, jak ty się masz. Czasami czujemy się atrakcyjni, czasami nie. Graliśmy koncerty, byliśmy wszędzie, mimo tego, że nie byłem wtedy panem w telewizji. Ale przez to, że dużo razy próbowałem naprawdę pójść w tango w Toruniu, musiałem się budzić z kobietami, które moją muzykę kochają, a to jest strasznie nieseksowne. Chciałem po prostu pójść na lokalną dyskotekę w Toruniu, ale na dyskotekach, w których mnie nikt nie rozpoznawał, to dopiero przed 2010 roku. I w 2010 roku, jak stałem się panem w telewizji, znowu przychodziło dużo ludzi na koncertach. Niektórzy byli bardziej przypadkowi. No ale potem jak graliśmy, to wiesz, o 2 w nocy, to na dyskotece to królowałem, byłem panem w telewizji. Kobiety nie budziły się rano i mówiły, ja kocham twoją muzykę, tylko mówiły, kocham tą reklamę, którą zrobiłeś. A teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie to wszystko jakby kojmuje się
i zobaczymy jak będzie, ale jest naprawdę niesamowicie. Jak siebie widzisz za 10 lat? Za 10 lat. Mam nadzieję, że dalej będę grał, że będę grał w turnieju też. No dokładnie, nie powinno się nic zmienić. Na pewno cię zaprosimy. Mam nadzieję. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Dzięki Malwina. Dzięki piąteczka. Nienawidzę cię Polską, bo nade mną masz władzę. Liczę długie miesiące, nie wiem ile już w sumie. Chciałbym wrócić, nie mogę, bo cię kochać nie umiem. Przysięgam, że po dzisiejszym koncercie niektórzy z was już nigdy nie wrócą na koncert. Ale dlaczego to jest wywiad? Jakie to jest w ogóle, o czym to jest jakiś, co to jest? To jest jakiś toruński pudelek? Pudelek, toruński pudelek. Nie, co, naprawdę, bo ja tak nie wiedziałem. No ale... Studencki, jest to studencki. A, studenci! A studenci lubią takie tematy. A, super! Aha, no to dobrze, to przepraszam, studenci, nie wiedziałem.